W dniach 23 do 25 lipca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piaskowej w Policach odbył się międzynarodowy turniej Śladami Rybaka, w którym wzięli udział łucznicy nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Mamy bardzo dużo zawodników, więc zdecydowanie to musi trwać 3 dni, tak żeby każdy miał swój czas i żeby to się dobrze rozgrywało. Patronat nad zawodami objęła związana z Policami i Trzebieżą światowej sławy łuczniczka, multimedalistka i olimpijka Jadwiga Wilejto. Jak pan Zemplewski Marek z panią Katarzyną reaktywowali ten może Śladami Rybaka, bardzo się ucieszyłam. 3. rok uczestniczę w tych zawodach. Są super przygotowane. Zawodnicy mogli tego dnia wspomóc również małą Ingę z Przęsocina, kupując pyszności z ingusiowego stoiska oraz domowy kompot sprzedawany przez 11-letnią Zuzię ze Szczecina. W dzień, w którym tyle zarobiłam, ile potrzebowałam, bo mnie okradli niestety, to pomyślałam właśnie o Indze, ponieważ mam mniejszą siostrę, no i postanowiłam ją wesprzeć. W turnieju wzięła udział także łuczniczka, która będzie reprezentować Polskę na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Te zawody w Policach to jest ostatni sprawdzian przed tymi igrzyskami, dlatego bardzo się cieszę, że mogłam tutaj przyjechać i sprawdzić swoje możliwości. Zawody wyszły bardzo dobrze, bo strzeliłam swój rekord życiowy, który jest też, nie wiem czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, to się okaże rekordem Europy. Niedziela była dniem finałowym, w którym zmierzyli się najlepsi łucznicy. Po 3 dniach zmagań zostali oni nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami, nagrodami pieniężnymi oraz upominkami. Jestem pod wielkim wrażeniem. 3 dni wielkiej walki na naszej polickiej ziemi. Gratuluję wszystkim Państwa sukcesów, udanych zawodów. Mam nadzieję, że współpracując z Kasią i całym sztabem organizacyjnym będziemy mogli co roku udoskonalać, ulepszać tą imprezę. Partnerem głównym zawodów była gmina Police.